Piękna, biała zima, jak na zamówienie. Jednak nie wszyscy mają frajdę z warstwy białego puchu. Część mieszkańców narzeka na tak zwany biały śniegu tren, spowijający drogi i chodniki. Drogowcy twierdzą, że uwijają się jak w ukropie. Kierowcy oswajają się ze zmianą warunków. Czasem boleśnie, bo główne informacje spływające z policji to przede wszystkim dane o kolizjach. Póki co jednak warstwa śniegu rośnie, co niewątpliwie cieszy dzieciaki i narciarzy. Na najbliższy weekend synoptycy zapowiadają, że zima mocniej podkreśli swoją obecność spadkiem temperatury. Sobota jeszcze dość łagodna, około minus 10 stopni Celsjusza, ale niedziela i poniedziałek mają przynieść silniejszy mróz. Odczuwalna temperatura może osiągnąć nawet minus 20 stopni. Pamiętajmy zatem o czapkach i rękawiczkach, ale też cieszmy się zimą, która w pełnej krasie ostatnio jakby rzadziej przypomina, że Suwałki to polski biegun zimna.